Drugiego dnia festiwalu w sobotę o godzinie 9 zostały pożegnane relikwie, a następnie młodzież w grupach tematycznych mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warsztaty tematyczne miały na celu rozwijanie zainteresowań młodych ludzi. Jak podkreślał ksiądz Przemysław Kapała, organizator festiwalu, dotyczą one różnych dziedzin życia. Dzisiaj rozpoczęliśmy drugi dzień festiwalu Tratwa. Rano o godzinie 9 wspólnie zakończyliśmy czuwanie przy relikwiach błogosławionego Karla Kutisa. Młodzież przejmująco adorowała całą noc relikwie. Praktycznie nie było żadnej chwili, kiedy Carlo był sam. Dzisiaj o 9 było zakończenie. Od 9.30 przyjechali prowadzący warsztaty. Od godziny 10 w 15 grupach młodzież podzielona na różne specjalizacje. Od tańca ulicy przez zumbę po warsztaty kulinarne, a kończąc na warsztatach bokserskich i jeszcze paru innych. Razem uczestniczy przez 6 godzin w warsztatach podzielonych właśnie na dwie tury. I przede wszystkim celem warsztatów, oprócz tego, że jest przekazać jakąś zajawkę na temat tego, co się na tym warsztacie robi, to przede wszystkim jest integrować i pokazywać, że spotkanie z drugim człowiekiem może wiele wnieść w życie młodych ludzi. Ciekawostką jest to, że te warsztaty prowadzą też osoby, które przyjeżdżały na festiwal, na pierwsze festiwale i tak gdzieś tam, tak powiem, załapały bakcyla, że teraz same prowadzą takie warsztaty i bardzo się rozwinęły w tych pasjach swoich, więc chcemy właśnie uczyć młodych, że pasja w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna i w ten sposób mogą gdzieś potem spędzać swój wolny czas, a nawet realizować się w życiu zawodowym. Koniec przewidujemy na godzinę 18, będzie wtedy to prezentacja tych warsztatów, tego co przez cały dzień młodym udało się wypracować. Wielu spośród wolontariuszy to stali bywalcy i wychowankowie festiwalu, których pasje i miłość do dzielenia się nimi rodziły się na wcześniejszych warsztatach. Aleksandra Śmieja i wraz z Martą i z Kasią prowadziłyśmy zajęcia kulinarne. Uczestników było 6 osób. Jak na razie zrobiliśmy galaretki i podstawę do mini torcików, które będziemy teraz kontynuować po przerwie obiadowej. Później będzie jeszcze jakieś ciasto i planujemy zrobić muffinki i Raffaello z kaszy jaglanej. Także też coś na zdrowo. Mam na imię Tomek. Prowadzimy warsztaty razem z Dominiką fotograficzne. Na warsztata jest 10 osób. Robimy zdjęcia portretowe. Na początku wyszliśmy sobie na zewnątrz, gdzie mimo pogody szarej fajne nam zdjęcia wyszły, a następnie zaczęliśmy obróbkę tych wszystkich zdjęć robić już na miejscu na sali. Na warsztacie wokalnym są 3 osoby i mamy okazję zrobić 2 utwory. Między innymi Ty obecny wśród nas i Jezu, do kogo mam pójść. Natomiast my robimy gitarowe warsztaty i będziemy się łączyć z grupą wokalną. Mamy również 3 gitarzystów, z czego jeden pierwszy raz gitarę trzymał w ręce. Zatem jesteśmy początkujący, ale myślę, że spokojnie damy radę się połączyć i coś przedstawić. Dzisiaj prowadziłam zajęcia zumby i miałam 2 uczestników, 2 dziewczynki, kuzynki, Zosię i Tosię. Uczyliśmy się układu i w sumie nadal się go uczymy, żeby do perfekcji go dopracować i później mamy go przedstawić przed całą gromadą ludzi. No to w takim razie miałem 6 osób. Nauczyliśmy się hip-hopu, stylu ulicznego w pewnym sensie. Przede wszystkim podstaw, jakiś groove, bounce. Zrobiliśmy długą rozgrzewkę, która przygotowała tak naprawdę uczestników do początków choreografii, którą teraz szkolimy i na końcu wystawiamy. No było 19 uczestników, 2 dziewczyny, bardzo duże zaangażowanie, także aż serce się raduje, jak się widzi taką młodzież. I graliście wy? No myśmy jeszcze nie grali, na razie były ćwiczenia, głównie były gry zadaniowe, a teraz po przerwie, po smacznym obiedzie zagramy sobie już w piłkę nożną w pełnej formie. Młodzi, którzy zapisywali się na to wydarzenie, sami mogli wybrać, co najbardziej ich interesuje i co pomoże im nie tylko w rozwoju swojej pasji, ale także w nawiązywaniu nowych znajomości i pogłębianiu relacji z Bogiem. Byłem w grupie
piłkarzy i mieliśmy trening taki siłowo-taktyczny, coś takiego. Ćwiczyliśmy wyprowadzanie piłki i wysuwaliśmy się na pozycję i strzelaliśmy bramkę i nawet fajnie było. No podałaś dużo piłek, jak dobrze się rozgrywać. Graliśmy mecz, taki krótki, no i fajnie było. Byłem na bokserskim. Dużo trenowaliśmy jakiś chwytów, nie wiem jakby to powiedzieć, uderzeń, tak, ciosy i potem walczyliśmy z sobą i no i to wszystko. Więc dzisiaj uczestniczyłam na warsztatach z SDM-ów, było bardzo fajnie, poznałam parę osób nowych i mam nadzieję, że to gdzieś we mnie pozostanie i uda mi się fajnie przygotować do SDM-ów. Byłam w grupie pieczenie plasków i robiliśmy dzisiaj galaretki oraz takie mini torciki w różnych kształtach z kremem, który też robiliśmy same. Będziemy też robić jeszcze babeczki. Tak duże wydarzenie generuje ogromną ilość wysiłku ze strony organizatorów i wolontariuszy, którzy poświęcili swój wolny czas, by po raz kolejny przeżyć niezwykłe spotkanie z drugim człowiekiem i Chrystusem. Jestem Martyna, jest ze mną Martyna, Monika i Madzia i jesteśmy na Tratwa Festiwal Kalisz. Jesteśmy tutaj wolontariuszami, robimy dużo rzeczy, chociaż zaczęliśmy, nie jesteśmy stricte tylko na festiwalu, tylko zaczęliśmy już swoje prace zdecydowanie wcześniej i to jest takie zwieńczenie naszej pracy.